Pierwszy gość, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Arturze, jeśli chodzi o kwestię rabowania przez Niemców Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego, to rzadko wspominamy o skali tej grabieży, ona była potworna. Jak pan myśli, czy 50 tysięcy wagonów wywiezionych dóbr z Warszawy, albo inaczej, czy mógłby pan jakoś nam zwizualizować, ile to jest 50 tysięcy wagonów? No, to kwestia samego Powstania Warszawskiego i rzezi, szczególnie rzezi Woli, to są zjawiska trudno porównywalne z czymkolwiek na świecie. Skala zniszczeń, bo rabunku nie tylko w wymiarze takim czysto materialnym, ale rabunku w wymiarze czysto ludzkim i dewastacji społeczeństwa, dewastacji przestrzeni, dewastacji gospodarki jest, wydaje się, z niczym nieporównywalne. Mamy do czynienia z zjawiskiem w bardzo krótkim okresie, w którym to podczas tych 63 dni i co ważne w okresie po dokonano dewastacji całkowicie Warszawy. Przytaczane liczby ludnościowe są na poziomie 16-18 tysięcy powstańców, ale razy 10, czyli 180, a nawet więcej mieszkańców Warszawy, ludności cywilnej, która bezpośrednio nie brała udziału w powstaniu, a która po prostu została zlikwidowana. Tylko właśnie w przywoływanej rzezi Woli jest szacowano od 50 do 65 tysięcy w ciągu bardzo krótkiego czasu, 3 dni. To są rzeczy w wymiarze ekonomicznym również nie do odbudowania. To znaczy, jeżeli popatrzymy na skutki i wyludnienia przestrzeni, ale i skutki związane z utratą części ludzi, a w części rodzinach, na przykład części członków tych rodzin, dzieci, które zostały same, jeżeli w ogóle przeżyły, i koszt wychowania, masę osób rannych i ciężko rannych, których rehabilitacja czy też koszt związany z ich wyłączeniem z funkcjonowania społecznego również jest bardzo wysoki. Myśmy utracili ogromną wartość produktu krajowego brutto, które oczywiście można przeliczać, tak jak pan pokazał, jako przykład wagonów, czyli wagonów i gruzu wywożonego, i dóbr materialnych, dóbr kulturowych, mostów, maszyn, urządzeń, całych fabryk wywożonych. I to było 50 tysięcy wagonów. Jeśli jeden wagon ma 17 metrów, to było 850 kilometrów, a trasa kolejowa między Warszawą a Berlinem obecnie ma 520 kilometrów. Czyli to widać, jaka wartość, jaka skala tego zniszczenia nastąpiła i po oczywiście... Rabunku. Rabunku i to nie byli... mieszkańcy obcych planet, to byli nasi sąsiedzi, ale to była również ekipa międzynarodowa. Jeśli mogę prosić o wyświetlenie infografiki. No właśnie, chyba na to najbardziej warto jest zwrócić uwagę, że to my bardzo często mamy takie proste skojarzenia słowa klucza, które mówią, że to Niemcy, to hitlerowcy, ale to nie jest prawdą. I tu właśnie mamy podane to w tej ekipie. W samym właśnie tylko i wyłącznie. Totalnych morderców, zwierząt. Byli nie tylko Niemcy, byli to również Cyganie, Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy. I proszę bardzo, nawet też są tutaj Żydzi, którzy tak jak Polacy oskarżani są o zbrodnie w Jedwabnym, no, można założyć, że wielu z tych Żydów popaliło wiele kamienic Polakami, więc można sobie tak wypominać. Ale znaczy, to pokazuje, że właśnie to nie jest tylko i wyłącznie ta monokulturowość, czy związane z jedną nacją. Znaczy, były tam oddziały rosyjskie, tak? I one, ta ukraińskie. Armia wolna, wyzwoleńcza, tak samo ukraińskie. To bardzo często były osoby, które zostały wypuszczone na ten okres, ja mówię akurat o rzezi Woli, z więzień. To są byli przestępcy, którym ta atmosfera, która się wytworzyła, możliwości zabijania mężczyzn, kobiet, dzieci, starców, tam wykonywano rzeź totalną. Kilka dni po rzezi Woli płynęły rzeki krwi po
terenie Woli, to pokazuje, co robiono z miastem. To znaczy, to było coś niewyobrażalnego, a tym samym próbowanie tego przełożyć teraz na skalę zniszczeń, no po prostu spróbujmy sobie wyobrazić jakiekolwiek mieszkanie, w którym były meble, w którym były różnego rodzaju instalacje, ale to wszystko zostało zniszczone, to wszystko trzeba było odbudować, więc koszt utraty potężnej majątku, nie tylko w czasie powstania, nie tylko w czasie w ogóle okresu wojny, ale po powstaniu 30% lewobrzeżnej Warszawy zostało dodatkowo zniszczonych. To znaczy pomimo podpisania zawieszenia broni, pomimo teoretycznego zatrzymania walk, w praktyce Niemcy, a jak widzimy, czy widzieliśmy na infografice, nie tylko Niemcy, ale pozostałe nacje, po prostu dokonywały dewastacji przestrzeni, rabunku, gwałtów, rzezi i to trwało. Co jest niesamowite, to znaczy, że to, że nie ma w ogóle i nie było w ogóle ścigania sprawców. To znaczy ja twierdzenie, że to jest niemożliwe, czy też odzyskiwanie dóbr kultury, czy też wartości majątku wywiezionego, to jest jakaś dziwna zagadka historyczna, która jest dalej podtrzymywana w wielu mediach, w wielu środowiskach i twierdzenie, że to już jest historia i do tego się nie wróci, ale tak jak żyją powstańcy i mieliśmy okazję 1 sierpnia podczas wydarzeń zobaczyć i cały czas widzimy, bo wydarzenia sierpniowe czy powstańcze trwają i sierpień, i wrzesień, więc będziemy widzieć, spotykać się z tymi ludźmi. Oni żyją, tak samo ich oprawcy żyją, tak samo ich oprawcy funkcjonują w przestrzeni publicznej i w tych nacjach i czerpią korzyści do dziś z tego, co zostało wyrządzone. Znaczy, to jest coś całkowicie niezrozumiałego, a poszczególne państwa, które są wymieniane, z których obywatele pochodzili i którzy wykonywali tą rzeź, czerpały bezpośrednio korzyści z wartości majątku, który został, z którego staliśmy ograbieni, a często ci ludzie, bo tu mówimy o majątku prostym, jak jest budynek, czy to jest wyposażenie, ale to są pieniądze, to są obrazy, to jest coś, co później staje się towarem i z czego ludzie żyli, z czego ludzie funkcjonowali, finansowali swoje gospodarstwa domowe, z tych pieniędzy zrabowanych dóbr ich dzieci zostały wykształcone, ich gospodarki w poszczególnych państwach zostały wzmocnione na tyle silnie, że dzisiejsza konkurencja jest dla nich o wiele łatwiejsza i to w ogóle nie zostało nigdy oszacowane. Czy taki rachunek ciągniony, który pokazał następstwa. Przecież to nie jest tak, że gdzieś ten gruz został wywieziony, tylko z tego gruzu zostały wybudowane. To jest materiał budowlany, który został oczywiście zużyty, ale żeby pokazać jakby skalę zniszczeń, 12 ton popiołów pochodzących z spalanych zwłok tylko i wyłącznie na Woli. To jest coś niesamowitego. W jednej urnie znajduje się troszeczkę proszku, a 12 dokładnie ton. A oczywiście ktoś powie, no były też straty po drugiej stronie, ale to były straty ludzkie. 10 tysięcy szacowanych osób hitlerowców zostało, czy też tych nacji wszelkich połączonych pod hasłem hitlerowskim zostało zabitych, ale w relacji do skali właśnie zniszczenia 72% zabudowy mieszkalnej, 90% zabytków. My żyjemy w Warszawie na wielkim cmentarzu. A nasza telewizja właśnie znajduje się na Woli, w tym miejscu, gdzie doszło do zrównania i wiele z tych ofiar nigdy nie zostało pochowanych. Właśnie to jest najbardziej zadziwiające. To znaczy 65 tysięcy ofiar samej rzezi Woli to jest tylko szacunek. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo nigdy ten szacunek nie został zweryfikowany. Od 50 do 65, no 15 tysięcy ludzi w różnicy w systematyce, w analizie, to świadczy o tym, że tak naprawdę większość zjawisk jest przez nas niezrozumiałych. My nie jesteśmy w stanie ocenić tego wszystkiego, co się tam działo i dlatego, że i ludzie byli wyżynani i rozstrzeliwani. Średnio co 3-4 sekundy. Tak. I potężne zniszczenie właśnie w formie materiałów wybuchowych, które niszczyły miejsca, w których to się odbywało. Jest masę tablic w Warszawie i chodząc po Warszawie, tu szczególnie na Woli, można zobaczyć
tablice, w których jest i informacja o tym, że zarówno rozstrzeliwano ludzi, ale również palono zwłoki przywożone z różnych miejsc. To znaczy gdzieś była taki system pozbywania się dowodów, więc ta skala zniszczeń była i jest ogromna, bo ona też jest takim zniszczeniem pewnych wartości w narodzie. Znaczy obciążenie, budowanie obciążenia. Ja nie bez przyczyny powiedziałem, że Warszawa to jest jeden wielki cmentarz i na tym cmentarzu żyje się trudniej, ale też żyje się trudniej nie tylko i wyłącznie ze względu na pamięć, ale ze względu na przykład na procesy własnościowe. No, proszę zwrócić uwagę, jak trudno Warszawie jako miastu się rozwijać ze względu właśnie na to, że mamy nieuregulowaną własność. Zupełnie inaczej przestrzenie rozwijają się wtedy, kiedy w linii prostej jesteśmy w stanie ustalić własność i tak się rozwijają nasi sąsiedzi, gdzie tego typu zjawiska nie było. Ja nawet, znaczy powiem coś może takiego dyskusyjnego, ale patrząc na to, jaka skala zniszczeń była, to jest cud, że w ogóle my jesteśmy w stanie dzisiaj konkurować z gospodarkami, z sąsiednimi i to, że tylko jest nasz sąsiad, czyli agresor niemiecki jest dwukrotnie statystyczny mieszkaniec bogatszy niż statystyczny Polak, to jest w ogóle, to jest cud. To znaczy przy takich zniszczeniach to aż dziwne, że tak można było próbować. A pytanie teraz o reparacje, bo temat był żywy do pewnego momentu, teraz troszkę zaginął, być może właśnie kolejna rocznica powstania warszawskiego. Chyba trwa, to znaczy ten temat trwa, dlatego że została zrobiona analiza. Tam posłowie przeprowadzili działania identyfikujące. Poszczególne miasta, co ciekawe, zaczynają poza Warszawą próbować szacować wartości zniszczeń i majątku, który zaginął. Mamy taką analizę na poziomie dóbr kultury. Ponad 50 tysięcy dóbr kultury to jest coś, czego nie mamy i nie jesteśmy w stanie się doliczyć. I co jakiś czas tylko słyszymy, że pojedyncze dobra kultury wracają, a to znaczy, że w przestrzeni światowej ktoś żyje i zarabia na tym wszystkim, co w Polsce było. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, wiele z tych obrazów do dzisiaj wisi w niemieckich domach. Nie tylko w niemieckich, w rosyjskich również, bo tu trzeba zwrócić uwagę na to, że w okresie wojny oczywiście przeszły przez nas dwie armie i każda z armii, za każdą z armii szły specjalne jednostki, które były jednostkami grabieżczymi. I twierdzenie, że coś poszło w jednym kierunku jest nieuprawnione. Tak samo złoto z polskich banków, pieniądze, no wszystkie dobra były wywożone, jak nie przez jedną, to przez drugą stronę i żadna ze stron nie uznaje prawa naszego do odzyskania. Niemcy twierdzą, że to Rosjanie powinni zrealizować, bo tak się umówili, a Rosjanie twierdzą, że my powinniśmy, czy jakby jest to nasz dług za to, że oni nas wyzwolili. Znaczy to jest takie dziwne wyzwolenie, które dało 45 lat potem niewoli. Więc pokazuje to zjawisko skomplikowane w wymiarze politycznym, ale ono również przekłada się na bardzo skomplikowany wymiar gospodarczy i problemy związane z przesunięciem granic i z relokacją ludności, która była wykonana, to też są ogromne koszty ograniczające takie proste mechanizmy rozwojowe. Znaczy, jeżeli popatrzymy, ile my dzisiaj wydajemy pieniędzy na to, by odbudować infrastrukturę, sieci drogowe, sieci kolejowe, mosty, to większość tych rzeczy to jest skutek też wojenny. To znaczy, gdybyśmy, ktoś powie, no nie mieliśmy takiej sieci drogowej, nie mieliśmy, ale gdybyśmy nie stracili tego to byśmy nie tracili czasu, żeby to jeszcze raz budować, moglibyśmy na przykład rozszerzać, dokładnie, mielibyśmy możliwość. To jest tak jakby, proszę sobie wyobrazić, w gospodarstwie domowym płonie dom, no to spłonął dom i teraz gdybyśmy, i oczywiście odbudujemy, tylko tą siłę i pieniądze, które dajemy na odbudowę, no to jest wszystko to, czego nie mogliśmy zrobić, żeby wykonać na przykład dodatkowy skok majątkowy, czy też zabezpieczyć swoje dzieci na procesie na przykład dalszej edukacji. To wszystko cofa. Znaczy tego typu zdarzenia cofają społeczeństwa i obciążają społeczeństwa w sposób, który, a w przypadku naszym polskie społeczeństwo, który powoduje ogromne obciążenia wielopokoleniowe. I to się dzieje. No, system ubezpieczenia emerytalnego, rentowy, to wszystko jest kalekie i niepełnosprawne, dlatego że mamy cały czas dług, wielki garb. My dzisiaj oczywiście zasadnie mówimy, trzeba
dać tym ludziom czy powstańcom jakieś ulgi, jakieś dofinansowania. To jest bardzo zasadne, tylko proszę zwrócić uwagę, my to wszystko znowu wykonujemy na własny koszt. Nigdy nie został zbudowany fundusz najeźdźcy, który by z jednego i drugiego, ale nie tylko, bo i przecież od południowej granicy też nas zaatakowano, a jak widzieliśmy i X-Nacji czerpało z tego korzyści. Nie stworzony został fundusz, który na przykład właśnie pokrywałby koszty związane z rehabilitacją, ze śmiercią, z następstwami śmierci, z wychowaniem dzieci, z odbudową majątku. W normalnych warunkach ktoś, kto napada po przegraniu, ponosi konsekwencje. Tylko pojawia się pytanie, czy wygrany bierze. Tylko właśnie pytanie, kto wygrał w tym konflikcie i kto przygotował na następne 100 lat. No jak widać na razie, niestety Niemcy wygrywają w tym konflikcie, nie zwrócili nam, nie wypłacili odszkodowania, a dodatkowo zaczęli nas obciążać bardzo wredną propagandą, począwszy od lat 60. o tym, że Polacy to złodzieje. No różne następstwa nastąpiły, tak? I przypisywanie, takie budowanie wizerunku, który był bardzo niekorzystny, ale to, tak jak powiedziałem, bardzo silnie działała nie tylko strona niemiecka, ale strona rosyjska również i do dzisiaj to bardzo skrupulatnie wykorzystuje dzieli i powoduje, że jakby tam trudniej jest funkcjonować w przestrzeni, co nie znaczy oczywiście, że my też nie potrafimy, czy nie potrafiliśmy sobie troszeczkę, delikatnie mówiąc, zaszkodzić, bo jeżeli popatrzymy na zachowania zarówno w okresie II wojny światowej, ale również powojennym, to nie jest tak, że wszyscy Polacy zachowywali się w sposób godny i taki, który i bronił narodu, i bronił ojczyzny. Oczywiście, to znaczy, Polacy też współpracowali z gestapo. Dokładnie. Około 1/3 Polaków, która współpracowała z gestapo, wróciła do Niemiec, 1/3 przeszła do Urzędu Bezpieczeństwa. No i to są potem lata 45, następnych lat niszczenia narodu. To też są ogromne koszty. Tylko chcielibyśmy pokazać Państwu, że punktowe rozumowanie, powiedzenie, że coś się stało w ciągu 63 dni, bądź coś się stało w ciągu 5 lat i to można próbować zmierzyć ekonomicznie, jest nieuprawnione. To jest rachunek ciągniony, znaczy są pewne następstwa związane z zachowaniami społecznymi określonych ludzi, którzy wytwarzają ogromny koszt, który dzisiaj próbuje się odbudowywać, ale to nie znaczy, że to jest łatwe i proste, bo niestety obciążenie jest niezwykle duże i myślę, że jeszcze z dobre 50-100 lat my będziemy tak naprawdę próbować reanimować społeczeństwo i gospodarkę do stanu, który byłby, gdyby nie zdarzył się ten okres. A panie Arturze, jak pan myśli, jak Niemcy i Francuzi zaczęli nam pożyczać z Zagierka pieniądze na między innymi na te nasze blokowiska, to dlaczego te mieszkania były takie małe? Jeśli mamy najniższe ceny wytworzenia betonu w Europie. Jeżeli, znaczy to w ogóle się pojawia pytanie, jakby ktoś, kto dokonał zniszczenia, potem pożycza tobie pieniądze, żebyś... Ale Niemcy nam jeszcze pożyczali w latach 80., żeby jeszcze nas bardziej dokręcić, no... A potem koszty związane z obsługą tego długu, no to pokazuje jakby cały system polityczny i na co my się godziliśmy. Znaczy godziliśmy się, tak jak no, ktoś rządził w naszym kraju, ktoś podejmował decyzje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, byliśmy pod presją zewnętrzną, ale nie tylko ta presja zewnętrzna wykonywała określone decyzje. No, określeni ludzie i do dzisiaj żyjący. Ja tak zastanawiam się, co by było, gdyby nie było 89 roku i czy ci ludzie, którzy dzisiaj jakby twierdzą, że mają nowy pomysł na spojrzenie na świat ze względu na przykład na swoje poglądy lewicowe, to czy też, gdyby nie było tego 89 roku, czy by nie namawiali nas do tego, że socjalizm jest tak piękny i wspaniały, a nasz największy brat i przyjaciel jest na wschodzie. To jest niezwykle ciekawe, jak ludzie potrafili się szybko przemodelować i odnaleźć się w nowej przestrzeni, jeszcze ubrać się w takie piórka, które sprawiają wrażenie, że ojczyzna jest wspaniała, kochana przez nich, a w praktyce no, mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z typem człowieka, który czerpał korzyści z ogromnego poniżenia i dewastacji narodu. I to jest kolejny koszt społeczny i ekonomiczny, bo w wymiarze ekonomicznym my nie rozważamy tylko i wyłącznie wyceny finansowej, ujęcia pieniężnego. Mówimy o wszelkich następstwach, które w wymiarze właśnie i przestrzennym, i gospodarczym, i społecznym się pojawiają w społeczeństwie.
te wszelkie obciążenia, one są kosztem. Tego by nie było, gdyby decyzje zostały podjęte inne, gdyby danych wydarzeń nie było, gdyby wobec nas ktoś nie postąpił w ten sposób. Zadziwiające jest to, że my nie potrafimy do dziś wywalczyć tego, co w normalnych warunkach się należy, czyli zadośćuczynienia za straszny okres, bo mówię nawet okres wojenny, ale powstanie warszawskie i dewastacja i rzeź woli, sama wola, zniszczenie woli, to są rzeczy, które są bezdyskusyjne. To znaczy tutaj dyskusja o tym, czy się Polsce należy, czy nie, jest niezasadna. To znaczy to jest świadome niszczenie przez jedną nację konkurencyjnego obszaru, wyraźnie na polecenie Hitlera, żeby to zostało, Warszawa miała być zniszczona i była niszczona po to, żeby nigdy nie mogła się odbudować, dlatego że potencjalne odbudowanie dawało zagrożenie dla gospodarki niemieckiej i de facto wojna nie polegała na tym, żeby w 5 lat kogoś pobić, tylko zagwarantować sobie, że przez następne 100-200 lat nie będzie konkurenta po wschodniej stronie Niemiec, a Rosjanie sobie doprowadzili do zniszczenia konkurenta po stronie zachodniej. To jest pełne, świadome działanie i bardzo efektywne gospodarczo. Dziękuję panie Arturze za tę rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i pamiętajmy o ofiarach cywilnych. Co kilka sekund ginęła tu osoba. Pociąg, który wywoził dobra z Warszawy, miał 850 km długości i później my zostaliśmy złodziejami. Pieniędzy do dzisiaj nie dostaliśmy, żadnego odszkodowania, a niestety media, które są w orbicie wpływów naszego zachodniego sąsiada, sieją ciągle propagandę, że Polakom się nic nie należy.